Już dziś o godzinie 20:45 we Frankfurcie polska reprezentacja w piłce nożnej zmierzy się z drużyną mistrzów świata Niemcami. Spotkanie, które z pewnością obejrzą miliony Polaków, rozgrywane jest w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy we Francji. Przed nami wielki mecz Polska-Niemcy. Proszę nam powiedzieć, to taki mecz, który elektryzuje miliony ludzi w Polsce i nie tylko. Proszę nam powiedzieć, czy we Frankfurcie według Pana mamy jakieś szanse? No gdybyśmy nie wierzyli, to może nie oglądajmy tej piłki, zostawmy to wszystko. Jasne, jeżeli u nas potrafiliśmy wygrać, wszyscy uznają to za wielką niespodziankę, a mecz był dobry i ja uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Jeżeli potrafimy z Niemcami wygrać w siatkówkę, w koszykówkę, w piłce ręczną, w piłkę ręczną, to dlaczego nie mamy tego zrobić w piłce nożnej? Co prawda zdajemy sobie z tego sprawę, że to w końcu mistrz świata, że to wyśmienita liga, że to znakomici zawodnicy, ale w końcu Polacy to taki naród, który potrafi wygrywać z najlepszymi. Polacy po 6 rozegranych meczach są liderami grupy D z 14 punktami na koncie. Na drugim miejscu są nasi dzisiejsi rywale z 13 punktami. My dowiedzieliśmy się, jak wysoko naszą drużynę oceniają bukmacherzy. Za każdą postawioną złotówkę na Polskę można wygrać 6 zł i 40 groszy. Niemcy są faworytem, ale już raz ich zaskoczyliśmy. No właśnie, tak ta drużyna się już kształtuje przy udziale pana Nawałki od jakiegoś czasu. Myśli pan, że to już jest taka drużyna, która może rywalizować z tą europejską czołówką i wygrywać mecze? Znaczy ja cały czas mam taką nadzieję, bo ja wierzę w Adama Nawałkę. Z tego, co robił wcześniej, mieliśmy z nim do czynienia tutaj w Katowicach, w GKS-ie również, potem w Górniku Zabrze. Widziałem sposób jego budowania drużyny i widzę w tym sens, w tym, co robi. W doborze zawodników, w ustawieniu, w taktyce. Myślę, że to jest taka, oczywiście jeszcze nie taka drużyna marzeń naszych, jaką mieliśmy kiedyś za czasów Bońka, Laty, ale mam nadzieję, że jeszcze małych parę kroczków i będziemy tą drużyną, która rzeczywiście będzie budziła postrach wśród wszystkich innych drużyn. No już nie tylko europejskich, ale i światowych. W pozostałych meczach naszej grupy Gruzja zagra ze Szkocją, a Gibraltar podejmie Irlandię. Całe spotkanie będzie można obejrzeć na Górce Środulskiej w Sosnowcu. Jaki wynik pan obstawia? To bym się bał powiedzieć dokładnie, ale ja stawiam na bramkowy remis.